Cześć, ja jestem Patryk, to jest kanał Buty Nie Grają, a dzisiaj zajmiemy się butami, które są dla mnie zdecydowanie butami tego roku, na które czaiłem się nieziemsko, mega chciałem je dorwać, a powiem wam, że nie było łatwo i naprawdę uwielbiam je, są piękne. A o czym mówię? Zaraz zobaczymy, tylko pamiętajcie najpierw zasubskrybować kanał, polubić film i skomentować, jaka jest wasza opinia o tych butach, a są to... Kobe 5 Protro Bruce Lee. Jak wiecie, na zapowiedziach odcinka, jakie chciałbym mieć Kobe, zdecydowanie mówiłem, że chciałbym mieć Bruce Lee. Inne Kobe, czy to były Wizardy, czy... O, przepraszam. Five Ringsy. To były fajne. Trafiały do mnie, ale nie był to poziom Kobe 5 Bruce Lee. I są to buty naprawdę nieziemsko piękne. A co w nich siedzi? Na pewno siedzi naklejka, którą muszę urwać, bo Szymon będzie mnie hejtować, że nie urwałem naklejki. A pierwszą osobą, którą znam, która właśnie dorwała te buty, jest Szymon Banik, którego bardzo pozdrawiam. On ma chyba wszystkie CW, jakie wyszły Kobe 5 Protro w tym roku, więc jest mega szczęściarzem. Prawie zostałem szczęśliwym posiadaczem białego CW, ale na szczęście udało mi się dorwać to i... Panie Boże, jakie one są śliczne. Jeśli chodzi o samą konstrukcję buta, Air Zoom Unit, pięcie. Tutaj mamy, nie wiem czy to odda kamera, tak widać, mamy tutaj system Flywire, który jest ukryty tutaj w bucie. On został wykorzystany po raz pierwszy w Kobikach czwórkach, ponieważ Kobik chciał mieć wtedy niskie buty i chciał, żeby coś trzymało mu odpowiednią stopę. Zastosowali system Flywire, tutaj mamy go ponowiony. Jak wiemy, jest to kolorystyka Bruce Lee, nawiązująca do wejścia smoka. Oczywiście filmu bardzo klasycznego, który no, może młodsza część młodzieży nigdy nie widziała. Ja osobiście nie uważam Wejścia Smoka za najlepszy film Bruce'a Lee, ale wiemy, to wszystko jest bardzo subiektywne. Dajcie znać, co myślicie o tym, żebym nagrywał recenzję w mojej opinii filmów koszykarskich. To by było złoto, uwierzcie. Jeśli chodzi o cholewkę, no to tutaj przeplatają się różne materiały, od siateczki po syntetyczną skórę. No naprawdę jest sztywno. Tak jak to zalecają wszyscy w internetach, brałem pół size'u w górę, czyli nie jest to moje 11 US, tylko 11,5 US. Jeszcze nie zakładałem ich, ale na pewno recenzję, jak się w nich gra, też wrzucę, bo bardzo czekam i myślę, że może tu być coś. Jeśli będą tak dobre jak Kobe 4, które do gry uwielbiam, to będę w pełni zadowolony. Sprawdźmy, ile ważą. Wierzę, nasza waga marki Łucznik. Łucznik to mogła być twoja reklama. O, but waży 378 gram. Czyli prawie 200 mniej niż Lebrony 18. 378 lewy. Coś jest chyba nie tak. A, nie wyciągnąłem papiera z tego buta. To jest nie tak. I 382 prawy. Czyli ponownie różnica 4 gramów. Widzicie? To jest geniusz wasz recenzujący buty. Kiedy tylko była pokazana, że będzie reedycja tych bucików, chciałem je mieć, żeby moje, przepraszam, bo tutaj położyłem, Kobe 9 Bruce Lee miały swojego przyjaciela i teraz mogą tworzyć wspaniałą parę. Jak myślicie, da radę założyć tak na mecz? Dziewiąteczki i piąteczki? Myślę, że nie, że to bez sensu, bo to kompletnie inne konstrukcje buta, ale w sumie można, zawsze, możesz co chcesz. Niekoniecznie będzie to wygodne i miało sens, ale zawsze można robić co się chce. Jeśli chodzi o dostępność buta, to jest to chora sytuacja. Ogólnie
kobiki, piątki. Ceny na StockX tego w moim rozmiarze, kiedy nagrywam ten odcinek, to jest $2,987 za 11,5 US. To było chorą ceną, ale myślę, że tam jest jakiś problem, ponieważ zdecydowanie taniej znalazłem te buty na stronie Goat czy Klekt. Tam resellowo chodziły, żebym nie skłamał, na Goacie było to $385, a na Klekcie było to chyba 370 euro, coś takiego. Nie chcę skłamać i wprowadzić was w błąd, więc no, cena ze StockX była z kosmosu, ale myślę, że te buty będą szły nieziemsko do góry. Naprawdę. Będą bardzo, bardzo skakały z ceną. Jak wiemy, no niestety śmierć Kobiego nie pomogła w kupowaniu tych butów na pewno, ale ceny zdecydowanie dla resellerów to jest piękna rzecz teraz. Przed tym Kobe jedynki kupiłem na promce, na wyprzedaży, minus 50%. Na sklepie koszykarza właśnie. Pozdrawiam sklep koszykarza. I dorwać czwórki czy piątki za resell, przepraszam, za retail, to już jest cud. A dobra, wygląda za retail plus 500 zł, to jest bardzo dobra cena. No więc uważam, że tutaj to ciężki temacik z tymi butami, z dorwaniem ich. Czy się opłaca? Chciałbym wam to powiedzieć, niedługo wam to powiem, że te buty są warte tej ceny, czy są warte tego hype'u, czy to chodzi tylko o imię Kobe'ego Bryanta, no niestety. A jeśli jesteśmy już przy Kobe Bryancie, to jeśli jesteście jego fanami, to w poniedziałek na kanał wleciał film, w którym taki obraz Kobe'ego Bryanta jest do zgarnięcia, więc prawdziwy fan Kobe'ego Bryanta musi wejść w poniedziałkowy odcinek. Zaufajcie mi. Trust me, I'm engineer. Nie jestem inżynierem. Jak będą się buty sprawdzać? Jestem bardzo ciekaw. System trakcji. No tutaj mamy jakby bicie serca. Nie mam pojęcia, co to jest. Nie chcę się wypowiadać i mądrzyć. Jest wielokierunkowy, więc powinno być dobrze. Ja lubię szerokie podeszwy w butach. Czuję się w nich stabilniej. Ja wiem, że nie każdemu to pasuje. To jest na przykład w Hardenach, w czwórkach. Jest to, że ta podeszwa jest bardzo szeroka. Dejmy szóstki, siódemek jeszcze nie miałem, ale chyba też mają taką samą. Więc no, szeroka stopa daje mi tutaj, tu jest bardzo wąsko, ale w kobikach, czwórkach też nie była szeroka. Czy w tych dziewiątkach też nie jest szeroka. Czy w siódemkach Yin-Yangach, które mam, też nie jest szeroka i mega mi siedzi. Jak wiemy, możliwe, że będą się pojawiać jeszcze w tym roku, ale prawdopodobnie już w następnym kobiki szóstki. Ja osobiście najbardziej czaję się na wersję Grinch. Prawdopodobnie, myślę, że jak nie wyjdzie w te święta, to będzie dopiero w przyszłym roku, w grudniu, będą to przesuwać. Niestety wszystko się przesunęło, już w tym roku miały wychodzić szóstki. Nie wyszły, wiadomo przez co, bo nie chcieli wypuszczać butów Kobe'ego zaraz po jego śmierci, tam odczekiwali. I szóstki zdecydowanie będę powijał. Grincha będę się starał. Albo te różowe, bo te różowe też są kozacy. Tutaj te piąteczki spełniły moje marzenia, jestem bardzo szczęśliwy i naprawdę, uwierzcie mi, dla mnie to są najładniejsze buty do gry w tym roku. Wielkie dzięki, pamiętajcie wbijać do naszej grupy na Discordzie, obejrzeć odcinek i wziąć udział w konkursie z poniedziałku i do zobaczenia, na razie, cześć!